Jeśli jesteś freelancerem, to oglądaj uważnie ten film, ponieważ każda z tych 12 aplikacji AI to cegiełka do Twojego sukcesu online. Dzięki nim zaoszczędzisz mnóstwo czasu, zaczniesz zarabiać więcej, a co najlepsze, jeśli nauczysz się dobrze obsługiwać te narzędzia, to możesz również wdrażać je do swoich klientów. ChatGPT z pewnością znasz, ale czy wiesz, jak wycisnąć z niego jeszcze więcej? Pierwsza rzecz to GPTs, czyli takie specjalistyczne czaty z super możliwościami. Aby uzyskać do nich dostęp, rozwiń lewe boczne menu klikając w ten przycisk, a następnie wybierz tutaj odkryj modele GPT. Teraz masz dostęp do olbrzymiej bazy specjalistycznych czatów GPT. Możesz się tutaj przewijać, korzystać z kategorii lub na przykład od razu wyszukać czegoś związanego z Twoją branżą, na przykład dieta. I dostaniesz teraz GPT-sy specjalizujące się w dietetyce. Tak widzisz, mamy asystenta gotowania, kreator diety i wiele, wiele innych możliwości. Kolejna funkcja to dodatkowe narzędzia. W oknie czatu obok spinacza mamy tutaj ikonkę z narzędziami. Kiedy w nią klikniesz, pojawia się tutaj m.in. nowa opcja Canva. Wybierzmy sobie ją i napiszmy bardzo proste polecenie. Zaproponuj 5 chwytliwych tytułów o witaminie A. I zobacz, dajemy Enter. I kluczowa różnica między używaniem Canvas a zwykłym czatowaniem z czatem GPT jest taka, że mamy tutaj okno, w którym możemy na bieżąco edytować i ingerować w stworzoną treść. Zobacz to na prostym przykładzie. Powiedzmy, że podoba nam się ten tytuł pierwszy, możemy go sobie tutaj łatwo zaznaczyć i na przykład pogrubić, wybierając tą opcję. Powiedzmy, że tytuł piąty chcemy ustawić jako nagłówek. Możemy go tutaj łatwo sformatować. Na przykład jako nagłówek 2, 3 lub 1. Jednak powiedzmy, że tytuł czwarty nam się nie podoba. Możemy go zaznaczyć i wybrać opcję zapytaj chatbota ChatGPT. Teraz wyskakuje nam nowe pole, w którym możemy po prostu dać Enter i wtedy on nam objaśni to pole lub możemy zadać pytanie lub wydać inne konkretne polecenie. Na przykład zaproponuj inny tytuł. I w tym momencie ChatGPT przetworzył tylko i wyłącznie ten element. Nie przetwarza nam całej treści, tylko wskazaną część. Jest to bardzo przydatne, szczególnie przy tworzeniu artykułów, kiedy chcemy poprawić jakiś dany fragment, a nie generować wszystko od początku. O Canvas mówiłem w jednym z poprzednich filmów, link oczywiście znajdziesz w opisie, a więcej możliwości ChatGPT odkryjesz oczywiście w moim kursie Okiełznaj AI. ChatGPT ma jeszcze jedną fajną funkcję w okienku. Obok narzędzi mamy taką ikonkę Przeglądaj sieć. Kiedy w nią klikniemy, możemy szukać podobnie informacji jak w Google, tylko tyle, że tutaj udzieli nam odpowiedzi sztuczna inteligencja, przez co nie musimy przeszukiwać wielu podstron, a odpowiedź uzyskamy tutaj w oknie czatu. Niestety, te możliwości, jak i kontakt z ChatGPT jest dość mocno ograniczony, który wyraźnie odczujesz, chcąc eksploatować go na większą skalę. Dlatego teraz przedstawiam Ci drugie narzędzie, które rozwiązuje ten problem inteligentnego wyszukiwania. Poznaj You, czyli inteligentną wyszukiwarkę, której wystarczy, że zadasz pytanie, a sztuczna inteligencja wyszuka i udzieli Ci odpowiedzi. Świetną, przydatną opcją, z której ja bardzo często korzystam w tej wyszukiwarce, jest opcja Researchu. Zobacz, jak to działa. Wpiszmy polecenie, na przykład historia i ciekawostki o katedrze w Poznaniu. Dajemy Enter i zobacz. W tym momencie sztuczna inteligencja przeszuka naprawdę bardzo wiele różnych źródeł, aby udzielić nam jak najlepszych informacji. W darmowej wersji możemy użyć researchu czy innych opcji premium 3 razy na dzień. Ja już wykorzystałem jedno, więc widzimy, że mamy dostęp tutaj 2 na 3. Co warto także wiedzieć, platforma you.com udostępnia nam także czaty premium, też całkowicie za darmo. Między innymi mamy dostęp tutaj do O1, czyli czatu GPT w wersji tej płatnej premium i również możemy go wykorzystać aż 3 razy dziennie, całkowicie za darmo. Kolejnym niesamowitym narzędziem dla freelancerów jest Canva. Ma ona oczywiście również funkcję AI, dlatego jest na tej liście. Canva łączy w sobie niesamowitą prostotę z ogromną funkcjonalnością. Możesz tu zarówno tworzyć miniaturki do filmów na YouTube, reklamy, jak i posty do social mediów. Wystarczy kliknąć utwórz projekt, a następnie wybrać, co chcesz stworzyć i na start możesz skorzystać z obszernej biblioteki szablonów, które następnie bardzo łatwo sobie dostosujesz, przesuwając elementy, zmieniając ich kolory, rozmiar,
Całość jest naprawdę banalnie prosta, a na moim kanale znajdziesz także film, w którym pokażę Ci, jak dosłownie w 5 minut stworzyć 100 postów do mediów społecznościowych, takich jak Instagram. Jest wiele narzędzi do generowania grafik za pomocą sztucznej inteligencji. Jednym z moich ulubionych jest Gemini. Co ciekawe, Gemini to nie jest generator grafik, a czat konkurencyjny dla czatu GPT, stworzony przez firmę Google. To, co sprawiło, że lubię używać Gemini jako generatora grafik, to to, że robią to naprawdę bardzo szybko. Kolejną zaletą jest to, że rozumie on doskonale prompty w języku polskim, a grafiki, które tworzy, są naprawdę dobrej jakości. W łatwy sposób możemy także kontynuować edycję takiego obrazu. Zobacz. Dodałem polecenie, aby dodał robota ptaka, który leci nad tą łąką, i oto jest właśnie nasz efekt. Oczywiście możemy to dalej kontynuować, podając inne polecenia. Skoro już przy generowaniu grafik jesteśmy, to kolejną aplikacją typowo do generowania grafik jest PicLumen. Wspominałem o niej w 2 poprzednich odcinkach na moim kanale, dlatego jeśli chcesz poznać więcej funkcji tej aplikacji, to zobacz pełen film na profilu, a teraz pokażę Ci to, co moim zdaniem przyda się Tobie jako freelancerowi, a jest to możliwość generowania podobnych postaci. W tym przypadku stworzyłem siebie z innymi robotami. Możesz to łatwo wykorzystać, promując jakieś produkty, usługi, czy po prostu tworząc też reklamy. A taką postać wygenerujesz całkowicie bezpłatnie, w niesamowicie prosty sposób. Klikamy sobie tutaj w tą ikonkę suwaków, a następnie musimy zmienić model na realistyczny. Teraz mamy odblokowaną możliwość dodawania obrazu, więc ją wybieramy. Tutaj musisz wgrać swoje zdjęcie, ja już mam swoje dodane, więc wybieram jedno z nich. Następnie tutaj przełączamy na ostatnią opcję. Tym suwakiem dostosowujesz, jak bardzo chcesz, aby wygenerowana postać była podobna. Ja proponuję ustawiać wartości od 0,7 do 1. A oto nasz wygenerowany efekt. Mężczyzna spaceruje w chińskiej dzielnicy. Myślę, że całkiem nieźle. Warto by to było jeszcze kilka razy spróbować, abym był bardziej podobny do siebie. Od generowania grafik przez sztuczną inteligencję od razu przechodzimy do świata tworzenia filmów przez AI. Jednak to, co ważne, nie są to zwykłe kilkusekundowe filmy, a kompletne, obszerne materiały, które możesz wrzucić od razu na przykład na swój Instagram, czy nawet pełnometrażowe filmy YouTube. Oczywiście to narzędzie dla freelancerów jest bezpłatne. InVideo AI, link oczywiście tej platformy, jak i do wszystkich innych, znajdziesz w opisie. Po zalogowaniu wpisujemy, co chcemy stworzyć. Możemy tutaj wpisać coś tak prostego i banalnego, jak 3 przykłady na wykorzystanie AI w biznesie. Przechodzimy dalej. Następnie wystarczy, że pozaznaczamy, jaką chcemy mieć m.in. długość naszego filmu, jaka jest grupa docelowa. Dzięki temu sztuczna inteligencja lepiej dobierze język, w którym będzie treść filmu. A następnie zaznaczamy platformę, która oczywiście też charakteryzuje się swoją specyfiką. Weźmy tutaj YouTube Shorts i robimy kontynuuj. Teraz musimy chwilę poczekać, aż sztuczna inteligencja wygeneruje i stworzy do nas całe nasze wideo. Ekstra, film jest gotowy, zobaczmy, posłuchajmy, jak to wygląda. Oto 3 przykłady, które zmienią zasady gry. Na początek obsługa klienta. Pomyślcie o chatbotach opartych na AI. Są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Okej, według mnie zapowiada się to świetnie. I teraz mamy kilka możliwości do wyboru. Możemy przede wszystkim film pobrać, no i udostępnić sobie w wybranych przez siebie kanałach mediów społecznościowych. Możemy także użyć opcji tutaj edytowania, aby zmienić na przykład jakieś slajdy, zmienić napisy, zmienić podkład muzyczny i generalnie wszystko inne, co chcemy, w banalnie prosty sposób. Oczywiście możemy to także wgrywać własne materiały wizualne, audio, jakie tylko chcemy. Pozostając w temacie wideo, to bez znaczenia, czy jako freelancer tworzysz markę osobistą, czy też pracujesz jako menadżer mediów społecznościowych i robisz tego typu rzeczy dla kogoś, to aplikacja Minvo jest świetnym narzędziem, które pomoże Ci w edycji filmów za pomocą sztucznej inteligencji, doda napisy, efekty typu birole dźwiękowe, a także potnie długie materiały np. z filmu na YouTube i dostosuje je w krótkie shortsy, reelsy i TikToki. Możliwe, że kojarzysz takie aplikacje jak Opus Pro, to Minvo jest dla nich doskonałą alternatywą i w znacznie lepszej cenie, tak jak teraz to widzisz. Oprócz tego Minvo ma także dostępny dożywotni plan, z którego możliwe, że uda Ci się jeszcze skorzystać. Link oczywiście wrzucę w opisie. Wystarczy, że dodamy swój film. Możemy go wrzucić z dysku lub linku np. z YouTube. Następnie możemy w łatwy sposób
edytować przygotowane przez sztuczną inteligencję reelsy, shortsy i tak dalej. Tak widzimy, tutaj z tego filmu sztuczna inteligencja wybrała aż 12 momentów, które warto przerobić na krótkie formaty. Możesz sobie tutaj przeglądać, a jeśli któryś stwierdzisz, że jest wartościowy i trzeba tylko doszlifować pewne elementy, to wybieramy opcję edytuj. Następnie możesz dostosowywać obraz, jaki ma być wyświetlany. W łatwy sposób tutaj możesz zarządzać całym timeline'em, czyli tym, co będzie wyświetlane, jak to wszystko się dzieje na wideo. Łatwo możesz dodawać efekty. Klikając w na przykład dane słowo, możesz wybrać tutaj opcję AI Emoji. Co warto wiedzieć, Minvo również świetnie radzi sobie z językiem polskim, jednak gdy powstały jakieś drobne literówki, czy źle została rozpoznana nazwa własna, to tu możesz łatwo to modyfikować. Skoro masz już wiedzę i sposoby na to, jak pozyskiwać klientów, to warto byłoby, aby zobaczyli oni Twoją ofertę w atrakcyjny sposób. W tym pomoże Ci Twoja strona internetowa. Jednak spokojnie, nie musisz umieć programować, ani nawet spędzać godzin czasu na poznanie podstaw WordPressa. Pomoże nam tu oczywiście sztuczna inteligencja, stworzysz własną stronę internetową dosłownie w kilka minut. Oczywiście później możesz także tworzyć tego typu strony dla swoich klientów. Platforma, z której moim zdaniem zdecydowanie warto skorzystać, nazywa się Durable. Link oczywiście jest w opisie. Cennik tej strony jest niezwykle przyjazny, ponieważ zacząć możesz już od $12 miesięcznie. Oczywiście w pakiecie premium, bo stworzyć swoją stronę możesz całkowicie za darmo. W pakiecie mamy oczywiście także hosting, a w płatnym planie mamy m.in. automatyczne SEO, czyli na podstawie tematyki Twojej witryny będą dobrane słowa kluczowe i sztuczna inteligencja stworzy do nich odpowiednie artykuły. Jak to zrobić krok po kroku, jak to automatyzować, oczywiście znajdziesz w filmie u mnie na kanale. Kiedy jako freelancer masz jednego czy dwóch klientów, to stosunkowo łatwo się połapać, co z kim i na jakim etapie jest. Natomiast kiedy Twoja firma i działania zaczną się rozwijać, to wtedy przyjdzie się system CRM, czyli taki system, w którym zarządzasz klientami, ustalasz, co na jakim jest etapie i co dalej należy zrobić. Takie systemy zazwyczaj mają dużo wbudowanych automatyzacji, dzięki czemu możesz na przykład przenosić klienta z jednego miejsca w drugie po spełnieniu określonych warunków. Systemów CRM godnych polecenia jest naprawdę wiele. Jednym z nich jest Zoho, innym na przykład HubSpot, a tym, z którego ja osobiście korzystam, jest Monday. Wybrałem go z tego względu, że ma on również opcję ankiet, które można w fajny sposób tworzyć, są nieco bardziej zaawansowane niż ankiety dostępne od Google i osoba, która wypełni taką ankietę, od razu ląduje w naszym systemie CRM i można podejmować kolejne działania. Jeśli chcesz zarabiać więcej jako freelancer, to musisz po pierwsze szanować swój czas, a po drugie ciągle się rozwijać. W tym pomoże Ci m.in. jedno z najbardziej funkcjonalnych narzędzi AI Notebook LM. Platforma oczywiście jest darmowa, po kliknięciu w ten wielki czarny przycisk możemy stworzyć swoje notatki. Robimy utwórz nową, to co wyróżnia tą aplikację na tle na przykład czatu GPT, który również może pomóc nam analizować różne załączniki czy też strony, to, że tutaj możemy dodać ich aż 50. Zobacz, weźmy sobie na przykład link do filmu z mojego kanału, robimy tutaj udostępnij i kopiujemy link. Teraz go wklejamy jako źródło YouTube, tutaj wybieramy YouTube, wklejamy link i przechodzimy dalej. W tym momencie narzędzie przeanalizuje cały film i da nam tutaj podsumowanie. Możemy wejść z nim w interakcję albo dodać kolejne źródło. Tutaj dla przykładu dam link do mojej strony internetowej. Zaznaczamy, wybieramy witryna, wrzucamy link. Robimy prześlij. W taki sposób możesz błyskawicznie się uczyć, robiąc podsumowanie filmów z YouTube, czy też nawet całych książek. Możesz na przykład wyszukać techniki copywriterskie, a następnie wszystkie znalezione filmy wrzucić do Notebook LM. To samo możesz zrobić w Google. Wyszukać techniki copywriterskie, zaznaczyć wszystkie linki i wrzucić do tego narzędzia. A następnie jednym prostym poleceniem poprosić, aby wyciągnął najważniejsze informacje ze wszystkich źródeł. Szanując swój czas, możemy jednocześnie zwiększyć efektywność. To wszystko możemy zrobić za pomocą sztucznej inteligencji, automatyzacji w aplikacji Make. Na stronie make.com zakładamy bezpłatne konto, a następnie z lewego bocznego menu wybierz tutaj zakładkę Templates. Teraz w banalnie prosty sposób możesz wyszukać jakichś gotowych integracji, na przykład z Gmailem. Wybieramy Gmail i jedna z pierwszych automatyzacji to jest Gmail z czatem GPT i Slackiem. Dzięki takim automatyzacjom Make możesz w łatwy sposób zarządzać klientami, na przykład kiedy wyślą do Ciebie maile, mogą być przerzucani automatycznie właśnie do jakiegoś systemu CRM lub mogą uzyskiwać automatyczne odpowiedzi, oczywiście przez sztuczną inteligencję, a nie jakiś zwykły autoresponder. Możesz tutaj planować publikacje w mediach społecznościowych, zobacz, możesz także zarządzać sklepem internetowym lub tworzyć własne scenariusze. Te gotowe oczywiście też możesz modyfikować pod siebie.
Możliwości tej aplikacji są chyba nieograniczone. 12 aplikacja, która jest niesamowitym narzędziem dla freelancerów, która może być wspierana przez sztuczną inteligencję, ale nie musi. Są to notatki i lista zadań. Można powiedzieć, że banał, ale mając je zawsze pod ręką, możesz od razu notować pomysły, które przychodzą ci do głowy i w łatwy sposób organizować się ze swoimi zadaniami do wykonania. Aplikacje w stylu Notion, Asana, Trello i tak dalej są bardzo przydatne, jednak jeżeli jesteś szczególnie osobą początkującą, to mogą one cię przytłoczyć tym, ile mają w sobie możliwości. Natomiast zwykła lista zadań umożliwi ci w łatwy sposób po prostu odznaczenie, jeżeli coś zostało już wykonane. Taką aplikację oczywiście warto mieć także na swoim smartfonie, jeśli oczywiście jej nie masz. Na iPhone'ie są to notatki i przypomnienia. Podsumowując, mam nadzieję, że moja lista 12 aplikacji dla freelancerów opartych na sztucznej inteligencji niezwykle ci się przyda i sprawi, że twoje zyski poszybują w górę. Pamiętaj proszę, że kolejność tych aplikacji nie oznacza stopnia ich przydatności, a po prostu zostały tak przeze mnie posegregowane. Warto poznać je wszystkie, a ty wykorzystaj te, które najbardziej się tobie przydadzą. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybuj mój profil, aby być na bieżąco z praktycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w życiu codziennym, a jeśli bym ci się podobał, to zostaw koniecznie łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!